Od 15 lutego jest możliwość składania zeznań podatkowych. Rozliczając PIT, 1% podatku można przekazać na rzecz fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących oraz innych organizacji pożytku publicznego. Potrzeby są ogromne, dlatego każda pomoc jest na wagę złota. Fundacja Podaj Dalej tworzy lepszy świat osób z niepełnosprawnością. Aktualnie w Wąsoszach w gminie Ślesin buduje osadę Janaszkowo. Część rehabilitacyjna to pierwszy etap inwestycji. Przed fundacją jeszcze generalny remont pozostałej części budynku. To jest realizacja takiego niespisanego testamentu taty, bo staramy się działać bardzo mocno zgodnie z jego filozofią, z jego ideami, tak żeby przedłużyć to, co on rozpoczął i czego nie zdążył skończyć. I jestem przekonana, że to miejsce też będzie właśnie takim świadectwem, że robimy to dobrze. A tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, to pierwszy etap tej naszej pracy w osadzie Janaszkowo, część rehabilitacyjna. Już niedługo będziemy mogli przenieść się tutaj z zajęciami rehabilitacyjnymi, z aktywną rehabilitacją, z fizjoterapią. 1% podatku można przekazać na cele charytatywne, by w ten sposób wspomóc leczenie chorych dzieci. Alicja Szczepankiewicz z gminy Kramsk urodziła się w 32 tygodniu ciąży z rozszczepem podniebienia twardego i miękkiego, cofniętą żuchwą oraz mocno przerośniętym językiem. Ze względu na nieprawidłowo rozwinięte nóżki dziewczynka nie może normalnie się poruszać. Szansą jest operacja w Instytucie Doktora Peleja w Warszawie, której koszt wynosi 500 000 zł. Cześć kochani, chcielibyśmy podziękować Wam za Wasze dotychczasowe wsparcie, bo dzięki niemu mogliśmy ustalić pierwszy termin operacji Alicji, która odbędzie się już w marcu. Pierwszym etapem leczenia będą stawy biodrowe. Do końca zbiórki zostało nam około 150 000 zł, dlatego korzystając z okazji okresu rozliczeniowego, chcielibyśmy prosić Was, abyście pamiętali o Alicji i oddali jej swój 1%. Wspomóc można także stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz zwierząt. U nas praktycznie idzie to wszystko na utrzymanie schroniska, może nie na utrzymanie schroniska, głównie jest to leczenie, opieka weterynaryjna tutaj, bo tych pieniędzy zawsze nam brakuje, więc głównie na te rzeczy. My w odróżnieniu może od dużej ilości schronisk, my wykonujemy najróżniejsze badania typu echo serca, tomografię komputerową, RTG, USG. My robimy naprawdę bardzo dużo badań i te badania są kosztowne. Nasza fundacja prowadzi portal Ratujemy Zwierzaki, który współpracuje z fundacjami, więc my osobiście nie podejmujemy interwencji. My pomagamy zebrać środki innym fundacjom, czyli fundacja na przykład przeprowadza interwencje, bardzo dużo takich interwencji, że zabrali psa, nie wiem, zamarzniętego czy innych, wiele psów i założyło zbiórkę i my po prostu pomagamy w promocji, pomagamy zebrać środki, aby tego psa doprowadzić do odpowiedniego stanu, czyli na pewno opieka weterynaryjna, trzeba zapewnić też, nie wiem, no, czy dom tymczasowy, czy hotel. Ostateczny termin rozliczenia z Urzędem Skarbowym mija 30 kwietnia.